Pobiegaj trochę, mamo, to się rozgrzejesz. A w jakim czułeś słońce? Może pytanie do streamerki, czy Kamil ma dużą różdżkę? Zielony? Nie rozumiem zielone pytania. Przecież Kamil nie jest Hogwartu, jest Mugolem. Cię lepiej poznać. Ale się nie spodziewałem. Dobra. Że oni powiedzą, że to kurwa. Musi mieć małego pendraka, bo jest taki strasznie dziwny. Zaj***ł mnie, kurwa! No nie, kolego, bo ja... Zaj***ł mnie! Tak, sprawdziłem to. Słuchajcie, ja wcześniej, generalnie jest czerwony, więc mi się wydaje, że... Słuchajcie... Zaj***ł mnie! Śpię dzisiaj, kurwa, na wycieradce, nie! Siema dziewczyny, chcecie przyjechać na moim rowerze? Chcecie? A chusteczkę przynajmniej macie? Nie. Jak coś, to nie jestem chory, ja nie jestem chory. Dobra, Jezus Maria, dobra, to nie dla mnie. To całe dziewczyny. 3, 2, 1. Marek, daj zielone. Dzięki. Ktoś mi puszcza jakieś Trzaskowskiego, jak wodę pije. Dobra, chodź Maja szybko. Chodź szybko, bo musimy... Bo jest wlaczone akceptacja przez moderatorów i nie dodaje nic. Dawaj w lewo, we lewo, dawaj we lewo. Kup rower na godziny? He? Na godziny to ostatnio panią lekkich obyczajów kupowałem. Nie mam, sorry, nie mam pieniędzy. Jedna kosztowała 200 zł. Plus bonusik, bez gumy Francuz, kolejne 50 dopłaty. Ładne, To ty? No. No, wygląda nie jak ty w ogóle, ładnie. Co? No i za godzinę, pół może. Chcę. Ja dzisiaj nie wiem, czy ja podołam. Norman, może chcesz wpaść? Ile przystanków? Czekaj, jeden? Nie można? Nie można. A, no dobra. Kur... A w sumie wózek jest, no to... No. Po co by robili wam? W sumie pan ma rację. Ej, dobra, Mafik, ty mnie masz za debila! Ty mnie masz naprawdę za debila, nie? Jak ty myślisz, że ja kontynentów nie potrafię? Australia, Ameryka Południowa, Afryka, Europa... Chwila, co jest do wygrania? Co jest do wygrania? Dawaj zestaw, wygrałem. Ale to było rzutem na taśmę. Tego się nie spodziewałem tak szczerze. Będzie na bieżąco zbierać. Czy ty też byś wzmocił karę tak, że ażby się przegrzała i styki się przepaliły? Nie, ale przyszło mi do... Nie pokazuje, na którym levelu te moby. 20. Dobra, 20 level. No to powinienem dać radę. Co to kurwa było? Maśru. Trzeba było ratować Murzyna, no nie powinno. Proszę, Kara, nie. Pięć lat temu, a zresztą to nic złego nie powiedziałem. Nightbus. Fajny horror na godzinę. A co to? Nightbus Steam. Pod tym względem, że żeby grać po stronie Toro dobrze, to musisz pracować na całej mapie, szukać właśnie podwójnych misji i w ogóle. Czemu dycha z Glaive'em jest na bombsite B? Czemu nie ma tutaj Krillera i Goofiego, tylko dycha z Glaive'em nagle? Przecież Goofy i Krill na bombsite B robili taką fantastyczną robotę, tak potrafili się tam zgrać, oni tam się... Przecież była mowa o tym, że się Krill tu urodził na tym BS-ie. Czemu Glaive z dychą podchodzą sobie we dwóch na bombsite B znowu? Czemu nie gra tam Krillera i Goofy? Zawodnicy CT i Goofy kompletnie zaskoczony. Jest przewaga jednak. Zastanawia się, czy dwójka zawodników będzie chciała podchodzić od bombsite'u B, od rampy, czy jednak od środka. Losę. I powiem wam szczerze, że to jest w pełni zasłużona porażka. To jest w pełni zasłużona porażka. Uważam, że to, co się dzisiaj wydarzyło, to nawet nie będę nikogo bronił, słuchajcie. To, co dzisiaj zobaczyliśmy... No nie, naprawdę, wysiadamy, słuchajcie. Słuchajcie, nie ciśnijcie dychy, bo ja wiem, ile dycha pracuje. Wiem, że jest przygotowany. I wiem też, jak cholernie mu zależy, żeby zagrać dobrze. I czasami przez taką chorą ambicję nakładasz na siebie presję, która w połączeniu z presją Majora jest po prostu przytłaczająca. Dlatego dziś dycha nie był sobą.
I powiedziałem takie rzeczy, bo nie chcę, żeby ludzie go teraz cisnęli. Zagrał tragicznie, każdy to widział. Ale chciałem, żeby ludzie widzieli w nim człowieka i w tych trudnych chwilach wspierali. Nie, możliwe, że zareklamowałeś chociaż jednej osobie chlanie, trzodę publiczną i hazard. Szkoda, mój drogi, że twojej mamie nikt nie zaproponował prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych. Ach, nie powstrzymałam się! Ostateczny statement. I już nie wracam do tematu. Ostateczny statement. Nie lubię hazardu. Koniec statementu. A, dodać do statementu, ale lubię Remka. Jakoś te dwa wilki muszą we mnie żyć. Polecimy na dwa baty. O k***a. Remek, nie rób tego! Remek, nie rób tego! Co? Nie! Ojej! Nie! Co? Pierwszy strzeliłeś koperkiem tam. Nie jest koperek, tylko szpiniak, nie krzyk. Ostrzym przecież na dole. No na dnie. No to teraz włączasz to. Nie! Ale nic się nie stanie, co ty gada? No zostaw! No nie! Nie no, bo cię serio, nie rób tak! Ale czemu? Przecież to jest włączone! No ale to no nie rób! Ale o co ci chodzi? Zrobisz tę krzywdę, albo spalisz nas tu wszystkich! Jezu, jaki ona ma rek! Ty już rzygasz? Nie, odbijam się już. Ten już rzyga, nie? Już się dobrze zrobiła. W sposób pieniądze kupujesz to. Nie, to i ty potem, marnujesz potem... pieniądze, bo to ty siedzisz i nie streamujesz. Przyjdzie ten kurier, to go k***a. Dostanie k***a. Przysięgam. Ten k***a to dzisiaj dostanie tak. Tak, o! Proszę bardzo. Na p***e go walę, tak. Tak będę. Tak mu otworzę. Może kolega zrobić salto na streamie? Nie, bo to jest niebezpieczne. Zrobi se krzywdę i... Dejmo! Ej, ten twój głosik jest... Ej, ten twój głosik jest... Ciebie rańce! Czemu on się wyłącza? K***a, jazda w gór! Ale tu się dzieje, k***a, w tym Poznaniu. Ej, poprzebierane dupy, chodzi, idziemy sobie zdjęcie z nim. Na fajny temat? Nie rób tego! Ej! To k***a byś mi palił! No bo masz nitkę wystającą. To dicta del tu del moda timdor de du duct de duftl dor. Udawa miła swoją rację. Zgadzamy się na pół i na fundusz wojenny. Niezależnie od tego, ja ci dam na fundusz wojenny. No, kochanie, smocze monety nie lecą z no, nieba. Na fundusz, żebyś zamieszkał, poszukał sobie mieszkania. Misiu, bo się zdenerwuję i cię pokonam. I nie będzie na pół, Misiu, tylko całość wezmę. Nie denerwuj mnie. Dobrze, wezmę całość. Bartek. Misiu, obiecuję, że wszystko pójdzie na smocze monety. Jak dasz na smocze monety, to... Kochanie, zrobisz ewakuację. Posłuchaj, no jest odcinek bratobójczy. Ja nie zamierzam się podkładać ani nic z tych rzeczy, tylko cię pokonać, jeżeli nie godzisz się na podział na pół niezależnie, kto wygra. I wszystko wtedy pójdzie na smocze monety. No dobra, a co w sytuacji, kiedy ja wygram? To ty wtedy nie dostaniesz żadnej smoczej monety. No dlatego przyszedłem negocjować, Misiu. Ale co ja za to mam? Co mnie... Kochanie, szacunek gildii. Wiesz, ile widzów czeka na to, żeby wygrać z Turcją? No poważnie mówię, Misiu, bądźmy rozsądni. Jesteśmy dorośli. Szacunek gildii? No, kochanie, tysięcy Polaków. Niecodziennie podbija się Turcję. Nie, no nie wytrzymam z tobą.
Bartek, za tyle, ile uzbierasz sobie na turnieju, za tyle będziesz musiał wynająć mieszkanie. Lalo! Laluś, halo tu! Pokaż nam się! One short, one ladder, ladder. Bartosz, na co ty mnie te granaty? One mnie zabijają! One close me. Znany, czyli ustawiacie się tu i rzucacie tu paragra, tak? Bo jeśli Piotrek będzie chciał zajmować Cave'a, dajmy na to, przejął Cave'a, no to ten palak, no to Pevor albo... Tak, ja nie muszę ich znać, ja czwórka musi Jarek, być nie tak? przynajmniej znać, ja nie muszę znać. Świeżo, tylko sobie po prostu jeszcze tam zagrać, nie? No ja mogę, tak? No, z tego B, jak mi przeszkadzasz! Dobra, idę na face hita, nie chcę się z tym potrenuję. Weź. Jeszcze dwóch! Super, jeszcze, no, nie mam nic. Podam też Adawał. A nie widzę, a mam. Rampa paka. Ale nie, już nie ma. Hejsik Mati. Szukam go. W Cave'ie pewnie jest, albo rurkuje środką. On A był kiedyś. On A był na no. Super, brawo paga. Walka z lewusem na bitej? Ej, k***a. Zróbmy to! Co ci tak jeżdżą tutaj, k***oi? No jakim cudem to mnie trafiło? Nie, no nie wierzę, no! Ten ludzi jest tak spi***ny! Jest tak spi***ny! No przysięgam! Jest najgorzej zdesignowanym czempionem w historii k***a League of Legends! Nie ma gorszego ludzika, k***a! Jeszcze nie to, jeszcze jest to! Jeszcze jest to! Widzisz to? A oni dalej przychodzą, rozumiesz to? Oni dalej przychodzą! Rozumiesz to? Oni dalej przychodzą! Jackpot, pyk! No między innymi... Patrz! Jest! O ty k***o! Leży, k***a! Leży! Bo kostium mam zajebisty, mam 15 wiatr i 1500 peżeta. Mur! Nie przejadą. Dziwnie się czuję. Szczerze, dziwna była ta metina. Czułem, jakby była czostka. Pozdro dla Krecika z Radomska. Górą Polska, górą Polska. Po pierwsze, serdecznie dziękuję Quiz za pieniądze na smocze monety, a po drugie to chciałem powiedzieć... Uff! Halo? Ja p***e! Ty k***o, co to było? To nie będzie bad ending. Coś mnie goni! Co za c***? Ej, co ty mówisz? Nie, no widzowie, wyłączam.